Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Katarzyna Gujska. Trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Teraz Państwa i moimi gośćmi są politycy. Jest z nami pan poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości w połączeniu. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Obok Państwo widzą pana posła Sławomira Ćwika z Polski 2050. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, decyzję Sądu Najwyższego w sprawie mandatu pana posła Macieja Wąsika znaliśmy. Dziś poznaliśmy jej uzasadnienie. Uzasadnienie niezwykle krytyczne, to jest chyba najdelikatniejsze słowo, wobec pana marszałka Szymona Hołowni. Zdaniem Sądu Najwyższego naruszył on nie tylko konstytucję, ale także przepisy kodeksu wyborczego. Nie czekał na odpowiednie wpisy, posługiwał się poświadczeniami, które jeszcze formalnie nie istniały i zdaniem Sądu Najwyższego, to wiemy, mandat pana posła Macieja Wąsika jest mandatem ważnym i aktywnym. Pan poseł Adam Andruszkiewicz, jak patrzy na to uzasadnienie, bo do tej pory ono nie było znane. Tak, rzeczywiście to, pani redaktor, szanowni państwo, to absolutnie potwierdza to, co od początku mówiło i Prawo i Sprawiedliwość, i pan prezydent Andrzej Duda, mianowicie, że ułaskowienie, które mieliśmy zastosowane pierwotnie, było absolutnie skuteczne i pan marszałek Hołownia, wedle opinii, które się teraz pojawiają w przestrzeni publicznej, mógł przekroczyć po prostu swoje uprawnienia, co także być może powinno spotkać się z konsekwencjami karnymi wobec pana marszałka, bo pan marszałek Hołownia nie jest jakimś nad człowiekiem, nie jest kimś, kto może sobie interpretować dowolnie prawo, tak jak on uważa, bądź też jego koledzy, którzy z nim dzisiaj współpracują, tylko musi poruszać się w ramach prawa państwa polskiego, które jest stanowione między innymi właśnie w konstytucji, którą prawdopodobnie właśnie także naruszył. Pamiętajmy o tym, że mieliśmy wcześniej jasne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim mieliśmy prawo aktu łaski pana prezydenta, które jest jego wyłączną prerogatywą i na żadnym etapie konstytucja nie określa, w którym momencie może być zastosowane, a w którym nie i kiedy jest ważne, kiedy nie jest ważne, w tym momencie, kiedy pan prezydent je zastosuje natychmiast. Także pan marszałek Hołownia absolutnie pospieszył się z realizacją poleceń pana Tuska, bo ja tak to odczytuję. No i dziś ma duży kłopot, a pan Tusk siedzi i się cieszy, bo udaje, że pewnie to nie jest jego sprawa. Jak na to patrzy pan poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050, to przecież formacja pana marszałka Szymona Hołowni, jakby odstawiając na bok, choć to jest bardzo istotna kwestia, sprawę ułaskawienia, którego dokonał pan prezydent i które zdaniem Sądu Najwyższego jest po prostu ułaskawieniem ważnym, to Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, przepraszam, no, można powiedzieć na rzecz zupełnie oczywistą, że wtedy, kiedy marszałek podejmował decyzję i wygaszał mandat, nie miał nawet wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego i stąd nawet formalnie nie miał podstaw do tego, żeby stwierdzić, że pan poseł Maciej Wąsik jest osobą skazaną, już jakby bez względu na to, czy w ogóle mógł być skazaną. Panie pośle, jak pan ocenia, dlaczego pan marszałek nie czekał na to, co jest wymogiem kodeksu wyborczego? Tam jest wprost to sformułowane. To znaczy, tutaj trzeba rozdzielić, proszę państwa, dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy wygasa mandat i stwierdzenie wygaśnięcia tego mandatu. Ponieważ mandaty posłów Kamińskiego i Wąsika wygasły z chwilą ogłoszenia prawomocnego wyroku 20 grudnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie. One wtedy wygasły z mocy prawa i z mocy artykułu 99 ustęp 3 Konstytucji w powiązaniu z artykułem 247 Kodeksu Wyborczego. Następnie rolą marszałka Sejmu jest jedynie stwierdzenie wygaśnięcia tych mandatów. Ja rozumiem, że to dla większości osób jest dosyć trudne i zawiłe. Nie, ale panie pośle, przepraszam, to nie jest trudne i zawiłe, to jest w zasadzie bardzo proste, a kodeks wyborczy mówi tak, żeby marszałek Sejmu mógł zrobić to, o czym pan mówi, i to jest w artykule 248, to musi dysponować informacją z Krajowego Rejestru Karnego. Nie dysponował, bo w tym dniu, kiedy wysłał to, nie, bo w Krajowym Rejestrze Karnym tego nie było. Mało tego, nie było nawet wtedy, kiedy pan poseł Maciej Wąsik odwoływał się od tej decyzji. Czyli pan marszałek, nawet jeżeli chciałby działać zgodnie z tą logiką, którą pan przed chwilą zakreślił, powinien po prostu czekać. To dlaczego nie czekał? Tego nie wiem, pani redaktor, natomiast to jest czynność techniczna, to co robi marszałek. I jeżeli tutaj... Ale ona jest opisana w prawie. To nie jest tak, że sobie robi jak chce. Ona jest opisana.
kiedy mu wolno zrobić, a kiedy mu nie wolno. Jak nie ma wyciągu, nie wolno. Jak jest, może. Pani redaktor, chciałbym mieć taki komfort wypowiedzi jak poseł Andruszkiewicz. Ale i ma pan, bardzo proszę. Nawet więcej pan będzie mówił. Dokładnie, pan mówi więcej, panie pośle. Tutaj sytuacja jest taka, że dla mnie oczywiście zapis przepisów jest bardzo jasny. Natomiast z niego wynika, że czynność dokonywana przez marszałka to jest czynność techniczna polegająca na stwierdzeniu. Jeżeli tutaj sędziowie zwrócili uwagę, że nie było wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym, no to nie znaczy, że mandaty nie wygasły, bo one wygasły 20 grudnia. Natomiast to oznacza, że trzeba ewentualnie w najgorszym wypadku wydać ponowne postanowienie przez marszałka o wygaszeniu mandatów w oparciu o wpis w Krajowym Rejestrze Karnym, jeżeli to było problemem dla sądu, to stwierdzenie. Bo ja rozumiem, że w chwili rozpatrywania skargi przez sąd, to te wpisy w Krajowym Rejestrze Karnym już były oczywiście dokonane i tyle, tak? Ja mógłbym przedstawić to, jeżeli pani redaktor by mi dała w pół minuty w bardzo prosty, przejrzysty, jasny sposób dla wszystkich telewidzów, posługując się innym przykładem, aniżeli kodeks wyborczy, którego nie używam na co dzień. Natomiast każdy z nas, większość z nas, może bez posła Andruszkiewicza, no posiada samochód i prawo jazdy. Jak, kiedy kupujemy samochód... Pani proszę, niech pan nie ośmiesza, bo śmieszny w tym momencie jest po prostu. Mamy tytuł własności, czy to będzie umowa sprzedaży, czy faktura, czy darowizna, czy stwierdzenie nabycia spadku. Jesteśmy właścicielem, ale prawo zobowiązuje nas jeszcze zarejestrować ten samochód. I tutaj komunikacji jedynie stwierdza w dowodzie rejestracyjnym, że tym właścicielem nie jesteśmy. Może nam tego odmówić z jakichś przyczyn formalnych, ale to nie oznacza, że Wydział Komunikacji decyduje o tym, czy jesteśmy właścicielem pojazdu, czy nie. Panie pośle, ja bardzo lubię takie historyjki, jak to się wszystko sprowadza, przepraszam, do kupna samochodu i do sprzedaży jajek i zdaje się, że całe prawo można tym wyjaśnić, ale wie pan, operujmy na konkretach. Pan Hołownia nie kupował samochodu, ani go nie sprzedawał, ani go nie rejestrował w Wydziale Komunikacji. Pan Hołownia wykonywał to, co jest opisane w kodeksie wyborczym. I ma paragraf 247, ma paragraf 248. I powinien iść po kolei. Jeżeli wybrał sobie taki, który mu odpowiadał, a nie wybrał tego, który był obok i który też był wymogiem, no to mamy problem. Bo marszałek Sejmu, jak powiedziałam, nie sprzedaje samochodu. Znaczy może i sobie sprzedaje, ale wtedy nie sprzedawał. Więc te porównania, no to mam wrażenie, że one przystają do rzeczywistości, no delikatnie mówiąc, nijak. Panie pośle, zwracam się do pana posła Adama Andruszkiewicza. Panie pośle, bo mamy dziś sytuację, która jest, no... Powiem tak, no niezwykle trudna i to jest chyba najbardziej delikatne określenie, bo mamy decyzję Sądu Najwyższego. Nie ma innej w tej sprawie. W sprawie pana posła Macieja Wąsika nie ma innej decyzji w tej sprawie. Ja już nawet zostawiam na boku tą Izbę Pracy, która się, że tak powiem, dogadała z panem marszałkiem, ale to jest sprawa innego posła. Natomiast tutaj nie ma żadnej innej decyzji. Jest jasne stanowisko Sądu Najwyższego, ale zdaje się, no po tym uzasadnieniu jeszcze komunikatu pana marszałka Hołowni nie mamy, no ale wszystkie wcześniejsze świadczyły o tym, że pan marszałek uznał, że w zasadzie to on jest Sądem Najwyższym i on rozpatrzył zażalenie, które złożył pan Maciej Wąsik i pan Maciej Wąsik zdaniem pana marszałka nie jest posłem. I co dalej? Znaczy, no, szanowna pani redaktor, gdybyśmy dzisiaj funkcjonowali w państwie prawa, tak jak powinniśmy w nim funkcjonować, no to kolej rzeczy byłaby następująca. No to pan marszałek Hołownia musiałby absolutnie cofnąć swoje bezprawne stwierdzenia, które wydawał i uznać fakt, że między innymi właśnie pan Maciej Wąsik, ale również moim zdaniem pan Mariusz Kamiński, są nadal posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan marszałek Hołownia dzisiaj depcze sobie konstytucję, a państwo to porównujecie do kwestii zakupu samochodu. No nie bądźcie śmieszni. Oczywiście jesteście śmieszni, bo ta trzecia cała droga miała być trzecią drogą, tak naprawdę trzecią nogą Donalda Tuska. Ludzie myśleli, że zagłosują na was, że będziecie jakąś nową jakością, a tak naprawdę zostaliście tylko i po to sformatowani, żeby przedłużyć Tuskowi kolejne rządy. Takie są fakty i okłamaliście ludzi. Natomiast teraz apelujemy przynajmniej o to, żeby przestrzegać prawa. Że chcemy żyć w państwie prawa, jest konstytucja bardzo jasno w niej zawarta, jest również prawo pana prezydenta do aktu łaski, który został skutecznie wcześniej wydany i należy tego prawa przestrzegać. I ja nie, no dobrze, ale panie pośle, przepraszam, ale mi się wydaje, że tu nie ma woli respektowania tego postanowienia Sądu Najwyższego.
że tu po prostu, no, znaczy przynajmniej nie słyszymy tego, żeby tak było. Czy być może jeszcze jest jakaś chwila na refleksję, analizy i być może to się pojawi. Ale co w sytuacji, co zrobi największy klub parlamentarny, opozycyjny, ale mimo wszystko najliczniejszy, co zrobi najliczniejszy klub parlamentarny w tej kadencji Sejmu z tą sytuacją? Znaczy państwo, jakie działania będą podejmowali? Czy w ogóle państwo mogą cokolwiek w tej sprawie zrobić? No, szanowna pani redaktor, my oczywiście ciągle informujemy Polaków o tym, co się dzieje, jak w Polsce jest łamane prawo. To nie tylko na przykładzie mandatów panów posłów, ale chociażby jeśli chodzi o nielegalne przejęcie mediów publicznych. Teraz widzimy szturmy na prokuraturę, również takie kroki, które są nie do pomyślenia. Próba zarządzania uchwałami przez nową koalicję 13 grudnia polskim państwem. To nigdy wcześniej nie miało miejsca, żeby uchwała była traktowana wyżej niż ustawa. No i dzisiaj możemy przede wszystkim informować opinię publiczną o tym, co się dzieje i powiedzieć bardzo i wyraźnie, jeśli dzisiejsza nowa koalicja uważa, że będzie bezkarna i że sobie dzisiaj mogą robić, co chcą z polskim państwem, to się bardzo głęboko pomylą. I absolutnie niech pamiętają z pokorą również, że w Polsce mamy wiele milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości, mamy wiele milionów Polaków, którzy nam niejednokrotnie zaufali i będą wybory także w naszym państwie. Nie wiemy kiedy, może szybciej, może później, ale będą. I wtedy skutecznie oni także będą odpowiadać karne. I pytanie do pana posła Sławomira Ćwika z Polski 2050. Panie pośle, w przyszłym tygodniu, zdaje się, nie sprawdzałam, ale to chyba tak wynika z kalendarza, posiedzenie Sejmu. Pan poseł Maciej Wąsik idzie z dokumentami, idzie z decyzją Sądu Najwyższego. Zresztą zdaje się, że tę decyzję pan marszałek ma. Idzie z uzasadnieniem. Nie ma innej decyzji, nie ma konkurencyjnej izby, nie ma konkurencyjnego postanowienia. Co się wydarzy, co się zdaniem pana posła powinno wydarzyć w Sejmie? Pani redaktor, proszę państwa, jest inne orzeczenie. Jest orzeczenie Sądu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 grudnia 2023 roku wskazujące panów Wąsika i Kamińskiego na karę pozbawienia wolności. I z chwilą wydania tego orzeczenia, z chwilą jego ogłoszenia, ci panowie utracili mandaty poselskie. I tutaj ułaskawienie pana prezydenta nie może znieść tego faktu. Ten fakt zaistniał i jest skuteczny. W związku z tym panowie nie są posłami. Przepraszam, że ja przyrównałem tę sytuację do kwestii samochodu, ale to jest najbardziej zrozumiałe, myślę, dla wszystkich, ponieważ wszyscy mieli możliwość zapoznania się z taką sytuacją, gdzie ten komunikacji tylko stwierdza, ale prawo własności wynika z innych dokumentów. Ale przepraszam, ale panie pośle, gdyby ta sprawa była tak oczywista, to nie byłoby ścieżki odwoławczej. Nawet ta izba pracy, z którą pan marszałek Hołownia wybrał jakoś sobie z Sądu Najwyższego i do niej skierował dokumenty, by się tym nie zajmowała, bo nie byłoby tematu. A okazuje się, że temat jest, więc pytam się, co dalej, bo postanowienie Sądu Najwyższego stwierdza tyle, że pan poseł Maciej Wąsik ma aktywny mandat poselski, czyli po prostu jest posłem. I bez względu na to, co pan mówi, mamy Sąd Najwyższy, do którego się zwracał również w postaci pośrednika, ułomnego, ale jednak pan marszałek, czyli respektował prawo do odwołania w tej sprawie. Czyli rozumiem, że uznawał, że Sąd Najwyższy może zmienić jego decyzję, bo inaczej to nie miałoby sensu. No więc pytam się, co dalej z panem posłem Maciejem Wąsikiem? Sąd Najwyższy, rozpatrując skargi panów Wąsika i Kamińskiego, mógł uchylić postanowienie marszałka Hołowni. I jeżeli uchylił to postanowienie, to ewentualnie w mojej ocenie skromnej, zaznaczam, ewentualnie w najgorszym wypadku, tak jak powiedziałem wcześniej, pana marszałek może wydać nowe postanowienie w oparciu o wyciąg z rejestru karnego. Jeżeli to było właśnie tą kwestią, którą Sąd Najwyższy kwestionował, bo ja nie wiem, czy ten wyciąg przez pana ministra został doręczony panu marszałkowi, tak jak przewiduje to kodeks, czy też może pan minister skierował inne pismo
marszałka z wnioskiem o wygaszenie nie załącza się do pociągu z rejestru karnego. Natomiast w tej chwili, jeżeli... Okej, okay, ale panie pośle, dobrze, to idźmy dalej tą drogą. To oznacza, że pan marszałek, rozumiem, bo tu pan no, reprezentuje partię pana marszałka Hołowni, pan marszałek Hołownia co, jeszcze raz się zwróci do Sądu Najwyższego, a jeżeli nie zdąży tego zrobić przed najbliższym posiedzeniem, to rozumiem, że na posiedzenie pan poseł Maciej Wąsik wchodzi, tak? Nie, w mojej ocenie nie, ponieważ ci panowie nie mają mandatów poselskich. No ale przecież, oni byli na posiedzeniu Sejmu wtedy, kiedy pan marszałek Hołownia składał, dokonywał tych czynności i później przekazywał ich wnioski do Sądu Najwyższego. W mojej ocenie wtedy już też nie powinni byli być... Znaczy, to popełnił błąd właśnie wtedy pan marszałek? Myślę, że pan marszałek nie chciał wywoływać kolejnej awantury w Sejmie, bo widzimy... No, ale tak, przepraszam, pan marszałek tak. musi działać zgodnie z prawem. On się nie może kierować emocjami, on nie może myśleć, że będzie niemiło, jak czegoś nie zrobi. No to prawo jest prawem. Zgadza się. No to, to znaczy, że popełnił błąd wtedy, tak? Nie chcę stwierdzać, że popełnił błąd, natomiast wyrażam swoją ocenę, że... W mojej ocenie panowie utracili mandaty 20 grudnia z chwilą ogłoszenia wyroku. Szanowni... Kiedy ja analizuję przepisy, bo tak czytam wprost artykuł 99, paragraf, ustęp 3 Konstytucji, który mówi, że wybraną do Sejmu nie może być osoba, wobec której orzeczono wyrok pozbawienia wolności. To jest bardzo... Można zdaniem odwocem... ...stosować bezpośrednio... Tak jak wielokrotnie to powtarzamy, wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, że taka konstrukcja konstytucji jest przyjęta, że w miarę możliwości stosujemy ją bezpośrednio. Tutaj mamy pan poseł Adam Andruszkiewicz, rozumiem, że jedno zdanie. Chciałabym panów jeszcze poprosić o skomentowanie innego tematu, więc tak bardzo proszę szybko. Jedno, dwa zdania, pan poseł Adam Andruszkiewicz. No szybko, pani redaktor, szanowni państwo, no widzimy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, czyli nieważne jest konstytucja i akt łaski prezydenta, nieważne są także decyzje Sądu Najwyższego. Ważne jest to, co sądzą sobie posłowie Trzeciej Drogi czy Platformy Obywatelskiej, tak samo jak ważne jest to, że wolą rządzić uchwałami niż ustawami, które są podpisywane przez prezydenta. No to jest niesamowite, gdzie my dzisiaj się znajdujemy. Bardzo mi przyjemnie. Szanowni panowie, ja bym chciała zadać pytanie, które w zasadzie normalnie powinno być pytaniem niezwykle prostym i chyba w ogóle nie wymagającym takiej debaty, no ale zdaje się, że wymaga. Kto jest dzisiaj prokuratorem krajowym? Pan poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050. W mojej ocenie jest pełniącym obowiązki prokuratora krajowego jest pan prokurator Bilewicz. A gdyby pan był łaskaw podać nam podstawę prawną, która by wskazywała, że istnieje taka funkcja jak osoba pełniąca obowiązki prokuratora krajowego? A tutaj bardzo chętnie bym się dopytał poprzedniego premiera, pana Jarosława Kaczyńskiego, który też właśnie tą samą konstrukcję przyjmował i swego czasu mianował pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. No ale ja rozumiem, że pan był krytyczny wobec takich działań, więc dlaczego pan je dziś kopiuje? Ale nie, ja wtedy nie krytykowałem tego działania, kiedy był powoływany pełniący obowiązki prokuratora krajowego, ponieważ to nie jest na tej zasadzie, że ja krytykuję wszystkie wypowiedzi czy wszystkie działania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Też na przykład bardzo zgadzam się ze stanowiskiem pana Mariusza Kamińskiego, który kilka lat temu, kiedy prezydent Kwaśniewski ułaskawiał pana Sobotkę, powiedział bardzo wyraźnie i dobitnie, co myśli o prezydencie, który stawia swojego kolegę, określił to mianem kłam. Panie pośle, no dobrze, ale bez względu na to, że pan jakąś szczególną teraz akceptacją zapałał do działań pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to jakby mógł nam jednak pan wskazać podstawę prawną. Nie do wszystkich działań oczywiście, pani redaktor, nie uogólniajmy. Natomiast... Ale gdzie jest zapisane w prawie, że jest takie stanowisko jak osoba pełniąca obowiązki prokuratora krajowego? Musimy jakby wszystko. Myślę, że teraz telewidzowie biorą telefony, ktoś ma komputer, tablet i mogą sprawdzać od razu, jak pan poda podstawę prawną. Wszyscy sprawdzimy w internecie i będziemy wszyscy wiedzieli i nie będzie tematu.
Panie redaktor, trzeba też jakby powiedzieć, z czego wynika ta sytuacja. Ta sytuacja wynika z faktu, że stwierdzono, że pan prokurator Dariusz Barski został nieprawidłowo powołany na funkcję prokuratora krajowego, ponieważ nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku do roli. Ale to tak stwierdził. Więc de facto my nie mieliśmy prawidłowo powołanego prokuratora. Ale to znaczy, że pan prokurator Bilewicz nie jest w prokuraturze krajowej, bo dosłownie 3 godziny wcześniej, przed tym jak pan minister Bodnar doszedł do tych przełomowych wniosków, to poprosił pana Barskiego, który nie był wtedy prokuratorem krajowym od 2 lat już, żeby awansował do prokuratury krajowej pana prokuratora Bilewicza. Więc rozumiem, że tym bardziej pan prokurator Bilewicz nie jest pełniącym obowiązki, no bo skoro nawet nie jest w prokuraturze krajowej, no to na miły Bóg nie może być prokuratorem krajowym. No jeżeli w ten sposób byśmy się cofali do wszystkich czynności podejmowanych przez pana prokuratora Barskiego, to doszliśmy do... No ale wie pan, ja już nie mówię, żebyśmy się cofali o 1,5 roku, ale 3 godziny to chyba nie jest jakieś takie straszliwe cofnięcie. Pan poseł Adam Andruszkiewicz, panie pośle, no przepraszam, no ja zadaję to pytanie, no ale taką mamy rzeczywistość. Kto jest w Polsce prokuratorem krajowym? Panie redaktor, z tego co mi się wydaje, to jednak polskie prawo jest stanowione przez Sejm na podstawie ustaw. Ustaw, które są przyjmowane przez Sejm, następnie są rozpatrywane przez Senat, a na końcu są podpisywane przez pana prezydenta. I w ramach takiej właśnie ustawy o prokuraturze pan prokurator krajowy był wybierany zgodnie z prawem i tym prokuratorem jest pan Dariusz Barski. I żeby zmienić pana prokuratora krajowego, to zgodnie z prawem, który jest przyjęty legalnie, który przeszedł przez tą ścieżkę również z podpisem pana prezydenta Rzeczypospolitej, przyjęty jest w konstytucji również taka ścieżka, no to musi pan prezydent Andrzej Duda zaakceptować zmianę prokuratora krajowego, natomiast nikt go o tą zmianę nie pytał. Tutaj nie jest absolutnie ważne dla nowej koalicji to, jak jest ukształtowane w Polsce prawo, tylko ważne jest, co oni sądzą tak naprawdę. Tutaj jak działają na podstawie uchwał Sejmu, tak samo w tej sprawie działają na podstawie opinii. Tylko opinia, z tego co mi się wydaje, jest to wiedza na poziomie chyba, podejrzewam, wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej. Opinia tudzież uchwała stoi niżej, jeśli chodzi o akty prawne, a w ogóle tak naprawdę aktem prawnym nie jest. Więc absolutnie jest tak, że dzisiaj prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski i wszystkie działania podejmowane przez pana Bilewicza są po prostu z mocy prawa nieważne. To w takim razie kolejne pytanie, bo to rzeczywiście to jest sprawa, która no, nasuwa się sama. Panie pośle, zwracam się do pana posła Sławomira Ćwika z Polski 2050. A dlaczego pan minister Adam Bodnar nie zapytał pana prezydenta, co sądzi o możliwości odwołania pana prokuratora Barskiego? Opinia pana prezydenta jest wymagana w przypadku odwołania. Właśnie no tak jak pani właśnie redaktor... tak. No właśnie dlatego się pytam, dlaczego nie zapytał o tą opinię. Ponieważ pan minister Bodnar nie odwoływał pana prokuratora Barskiego z funkcji prokuratora krajowego, a jedynie w oparciu o opinie prawne szeregu prawników. No nie to, że pan minister A jakiego szeregu, gdybyśmy się dowiedzieli? Jakiego szeregu? Tam zdaje się, że było chyba 4 opinie prawne. W tej chwili nie potrafię przytoczyć nazwisk z pamięci, ponieważ no to już jest sytuacja sprzed, zdaje się, jakiegoś czasu. Natomiast... 2 tygodni. Tak. Cały czas się rozgrywa. Uczę się na pamięć, kto wydał opinie prawne dla ministra sprawiedliwości w określonym temacie, dlatego że uważam tą wiedzę za... Ona niezbędna do bieżącego funkcjonowania. No ale widzi, panie pośle, no ale na podstawie tej wiedzy teraz jest interpretowane prawo. Nawet w zasadzie można powiedzieć, że tworzone w jakimś domyśleniu. Więc to jest chyba bardzo istotna wiedza. Szczególnie interpretowane były to bardzo jasne przepisy ustawy. Przypomnijmy, 2009 rok, likwidacja prokuratury krajowej, utworzenie prokuratury generalnej. Wówczas ci prokuratorzy, którzy się nie zgadzali z takimi zmianami, mogli odejść w stan spoczynku. I taką osobą był pan prokurator Dariusz Barski, który w wieku 41 lat, po tym, kiedy bardzo szybko awansował, kiedy państwo polskie powierzyło mu bardzo poważną funkcję. Nie, ale panie pośle, przed chwilą pan mówił o tym, że nie będziemy się cofać. Ja przepraszam, przez tyle lat nikt z państwa nie kwestionował statusu pana prokuratora krajowego. Mało tego,
pan minister Adam Bodnar, przychodząc do ministerstwa, przejmując jego stery, stając się prokuratorem generalnym, wymieniał korespondencję z panem Barskim, prosił, wnioskował o pewne awanse. Jeszcze tego samego dnia, kiedy uznał, że prokuratora Barskiego nie ma od 2 lat, prosił go o podejmowanie decyzji, o podpisywanie dokumentów. Panie pośle, no traktujmy się poważnie. Znaczy, no naprawdę należy ludzi traktować poważnie, bo to nie jest tak, że wszyscy, którzy słuchają pana i pan powie, cofnijmy się do 2009 roku i pan kilka okrągłych zdań powie, to wszyscy w to uwierzą i, no, i jakby przyjmą za dobrą monetę. No naprawdę musimy się szanować, bo jesteśmy ludźmi, którzy myślą, no. Pani redaktor, ja myślę, że pan prokurator generalny, pan minister Bodnar, właśnie w zaufaniu do prawidłowego działania, w dobrej wierze traktował pana prokuratora Barskiego jako prokuratora krajowego. Do głowy mi nie przyszło, myślę, że panu ministrowi także, że nie został on prawidłowo powołany, ponieważ nie został prawidłowo, nie wrócił ze stanu spoczynku do służby czynnej prokuratorskiej. Dopiero później, kiedy to zostało stwierdzone, kiedy pan minister otrzymał stosowne opinie prawne w tym zakresie, zdecydował się na określone działanie i stwierdzenie, no, że... Jednak nie chce pan widzów traktować poważnie. Widzę, to jakaś konsekwencja przedziwna w tej sprawie następuje. Panie pośle, zwracam się do pana posła Adama Andruszkiewicza. Panie pośle, jak pan przyjmuje tą argumentację, że pan minister Bodnar nie wiedział, nagle przysłali mu, rozumiem, 4 eksperci, jakieś ekspertyzy. Pan Bodnar się chyba złapał za głowę, bo to rozumiem w szoku był. Nie spodziewał się tej sytuacji. Przecież dosłownie godzinę temu pewno rozmawiał z panem prokuratorem Barskim i prosił go o podpisanie dokumentów. No to jest chyba jakaś taka bardzo dramatyczna historia. Znaczy, pani redaktor, ja powtórzę jeszcze raz, ale myślę, że tutaj nie godzi się mówić czegoś innego. Absolutnie z jednej strony pan poseł od Hołowni dzisiaj przedstawia opinie prawne, gdzie opinia nie jest prawem, jest opinią, jak sama nazwa wskazuje, tak samo jak uchwała chociażby. A z drugiej strony mamy jasne przepisy zawarte w ustawie, która przeszła przez legalny tryb legislacyjny z podpisem pana prezydenta Rzeczypospolitej, która jasno stanowi, że odwołanie prokuratora krajowego odbywa się tylko i wyłącznie za pisemną zgodą pana prezydenta. Ten tryb prawny został pominięty w sposób bezczelny za pomocą opinii prawników, czyli tak naprawdę dzisiaj obecnie rządzący, jeśli nie będzie mi odpowiadało jakieś prawo, które w Polsce jest stanowione, powiedzą, że to są nasi koledzy, oni wydali opinię i my nie musimy respektować prawa, które jest stanowione, mamy opinię. To jest ważniejsza opinia, jest ważniejsze od prawa. To spowoduje gigantyczny chaos w naszym państwie, szanowni państwo. I zobaczycie, co się będzie działo, dlatego że dzisiaj te decyzje podejmowane przez tych nowych neoprokuratorów będą podważane w każdych sądach. Przestępcy się cieszą, słyszą, co robicie, słyszą, że chcecie CBA zlikwidować. Po prostu strzałem korki od szampana się u wszystkich kryminalistów w Polsce. Taka jest prawda. Po tym, co wy wyprawiacie. Szanowni państwo, ja spoglądam na to, kiedy następne posiedzenie Sejmu, bo to tak już a propos, no właśnie, nie w przyszłym tygodniu, a w następnym, 7 lutego się rozpoczyna. Zobaczymy, co wtedy będzie się działo i kto będzie posłem, a kto nie będzie posłem w polskim Sejmie. Bardzo serdecznie dziękuję. To są tematy i tak, do których będziemy jeszcze wracać. Pan poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050, pana marszałka Szymona Hołowni i pan poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Panowie byli gośćmi Telewizji Republika. Ja serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. A szanowni państwo, my wracamy już po bardzo krótkiej przerwie. Jeszcze może pokażemy szybko licznik, bo mamy naprawdę dobre wiadomości. Oczywiście chodzi o licznik naszych subskrypcji na YouTubie. Kanał Telewizji Republika. Państwo mogą subskrybować, mogą polecać tym, którzy jeszcze nie subskrybowali. Można link wysłać. Widzą państwo, piękna liczba. Ponad 1 700 000, więc zbliżamy się do 1 010 000. Może się uda jeszcze tego wieczora, jak nie to jutro rano. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby nas wspierać właśnie także w ten sposób, bo to jest wsparcie, naprawdę. Dla państwa pewna wygoda, a dla nas wielkie wsparcie. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i spotykamy się dosłownie za chwilę.